Later on, when I went to India, później, kiedy udałem się do Indii, wyjechałem do Indii, I saw another sign. Byłem świadkiem innego znaku. I was looking after the handicapped people. Opiekowałem się osobami niepełnosprawnymi. And I was called for a sick call. I zostałem wezwany do osoby chorej. I went for that sick call late. I spóźniłem się na to wezwanie. The woman whom I was going to anoint was already dead. Osoba, którą miałem dać na udzielić namaszczenia, już zmarła. And the daughter of that woman said, "Thank you, thank God, because my mother is going to heaven." A córka tej kobiety powiedziała: "Dzięki Bogu, bo matka idzie do nieba." She is dead. Umarła. I have been relieved. Odczuwam ulgę. Because I have been paying rent for this woman. Ponieważ cały czas opłacałam czynsz dla tej kobiety. Now I can save money. A teraz mogę trochę pieniędzy odłożyć wreszcie. And compassion entered my heart. God touched my heart. I w moim sercu zrodziło się współczucie. Bóg dotknął mego serca. A mother has been working hard for this girl. Matka ciężko pracowała dla tej dziewczyny. Now this girl is happy that the mother is dead. A teraz ta dziewczyna cieszy się, że matka umarła. Because she wants to save money. Ponieważ chce odłożyć w ten sposób trochę pieniędzy. So I started talking to Jesus. Tak więc zacząłem rozmawiać z Jezusem. Can you bring this woman back? Czy możesz przywrócić tą kobietę do życia? As you did to Zechariah. To jak to zrobiłeś z Zachariuszem. So that this woman would relate personally with love, a deep love with the daughter. Tak aby ta kobieta mogła mieć osobistą, głęboką więź ze swoją córką. So the sisters were wrapping the dead body into clothes, white clothes. I siostry już owijały ciało zmarłej kobiety w białe sukna. Getting the dead body to go to the mortuary, where the woman would wait until the car comes to take the dead body. Aby przygotować już tą kobietę, zabrać do prosektorium, gdzie by to ciało oczekiwało na pogrzeb. So I went, I said, let me pray. A ja powiedziałem, proszę pozwólcie mi pomodlić się. And I prayed in my language so that the woman would not understand that I'm praying that the woman would come back, the mother would come back. I modliłem się w moim własnym języku, tak aby ta kobieta nie mogła zobaczyć, że modlę się o to, że o przywrócenie życia tej kobiecie. And the sisters were the first one to see that the child was, the woman was coming back. A siostry jako pierwsze ujrzały, że ta kobieta wraca do życia. They expressed that in their own language. Oh yo yo, oh yo yo, and then we saw the girl come back. The woman came back. Wyraziły to w swoim własnym języku i później ta córka jej powróciła. So they untied the body. Rozwiązały ciało. And we handed the woman back to the mother. I oddaliśmy jako tą kobietę z powrotem córce. Jesus brought back that woman. Jezus przywrócił życie tej kobiecie. And that woman stayed with her daughter for 4 years more. I ta kobieta mieszkała u swojej córki przez dalsze 4 lata. And the woman died. I później umarła. That is another answer which took place when I was at an age of 7 years. Ooh, a long time. To kolejna odpowiedź, którą uzyskałem już dawno temu. Faith was then, but now faith became hope of seeing what was going to happen. Wiara wówczas miała miejsce, ale wiara następnie przerodziła się w nadzieję tego, co nastąpi. Faith is a substance. Wiara stanowi taką a certainty, taką pewność. Or now preparing me for what is going to happen in future. Pewność związaną z tym, aby przygotować mnie na to, co nastąpi w przyszłości. You might be praying now. Możesz się modlić w tej chwili. You believe now. Wierzysz teraz. You are certain that because God has always done it, He will do it, and you will see it. Możesz mieć sobie pewność, ponieważ Bóg tak zawsze czyni, to uczyni to teraz i będziesz tego świadkiem. So the word of God is very important for us. Tak więc Słowo Boże jest dla nas niesamowicie ważne. Faith will grow because of the word of God. Wiara będzie wzrastać ze względu na Słowo Boże i dzięki niemu. Acts of the Apostles. Dzieje apostolskie.
chapter 10. Rozdział 10. Verse 5. Werset 5. And verse 6. I 6. Let us read. Przeczytajmy. Can you read? Mm-hmm. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Hello? Have you read also verse 6? Yeah, I have. Chapter 10. Rozdział 10. What was happened? The vision of Cornelius. Wizja Korneliusza. And we have read verse 5. Odczytaliśmy wiersz 5. And verse 5 says, i w piątym wierszu czytamy: Now send some men to Joppa and summon one Simon, who is called Peter. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona zwanego Piotrem. He is staying with another Simon, a tanner. Jest gościem pewnego Szymona garbarza, who has a house by the sea, który ma dom nad morzem. When the angel who spoke to him had left, kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Cornelius called two of his servants, Korneliusz zawołał dwóch domowników and a devout soldier, i pobożnego żołnierza from his staff, spośród swoich podwładnych, and explained everything to them, opowiedział im wszystko, and sent them to Joppa, i posłał do Jafy. That one means he was going to look for a preacher. Chodzi tutaj w tym o to, że szukał tego, który będzie nauczał słowa Bożego. Because the angel was bringing a message and was not a preacher. Ponieważ anioł posyłał pewną wiadomość, a brakowało nauczyciela. Cornelius was a devout man and a God-fearing man. Korneliusz był człowiekiem pobożnym, bogobojnym. Cornelius was constantly at prayer. Trwał nieustannie na modlitwie. And when he was at prayer, God came and talked to him. I gdy tak trwał na modlitwie, Bóg przyszedł i przemówił through do niego. Through an angel. Za pośrednictwem anioła. So when we are at prayer, więc gdy my trwamy na modlitwie, many things God will be in touch with us. To wówczas Bóg będzie trwał w nas, będzie w kontakcie z nami. Cornelius was a circumcised man. Korneliusz był człowiekiem obrzezanym. He was not a Christian. Nie był chrześcijaninem wierzącym. But he was a man, ale był człowiekiem, a God-fearing man. Człowiekiem bogobojnym. And Peter, i Piotr, a Christian, wierzący chrześcijanin, was at the same time in prayer. Też w tym momencie trwał na modlitwie. And God appeared to both of them. I Bóg objawił się im obydwu. That's why it is so terrible to find all people who believe in God start fighting one another. I naprawdę tak ciężko to przyjąć, że ludzie wierzący w Boga walczą między sobą. One day John the apostle, pewnego razu Jan apostoł, had been sent together with others, został posłany wraz z innymi, and miracles had happened while the people were preaching the word of God, proclaiming the kingdom of God. I miało miejsce cuda, gdy oni głosili Słowo Boże, ogłaszali Królestwo Boże. And John the apostle could not understand why people could preach in the name of Jesus. Jan apostoł nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie mogli przemawiać w imieniu Jezusa. He said, "We found them healing in your name." Powiedział, widzieliśmy, jak uzdrawiają w Twoje imię. Shall we send fire to burn them all? Czy mamy posłać ogień, by ich wszystkich wypalił? And Jesus said, "If they are with us." A Jezus odparł, jeśli są z nami, don't mind about them, don't destroy them. To proszę, nie niszcz ich. Now these are people, those at least who are teaching in the name of Jesus. Oni mu przynajmniej nauczali w imieniu Jezusa. But this man was a circumcised person, not a Christian. Ale ten mężczyzna był człowiekiem obrzezanym, nie chrześcijaninem. One important thing that was common. Ale tutaj mam pewną ważną rzecz wspólną. They were at prayer and to one God. Trwali na modlitwie do jednego Boga. And when they were praying, God appeared to them. I gdy tak trwali w modlitwie, Bóg im się objawił. And he informed Cornelius needed to be a Christian. I poinformował, że
Korneliusz ma stać się chrześcijaninem. Cornelius needed Jesus to be saved. Korneliusz potrzebował Jezusa, by dostąpić zbawienia. And Peter came and preached to Cornelius. I Piotr przybył i głosił słowo Korneliuszowi. And Cornelius heard the word of God. I Korneliusz usłyszał słowo Boże. And Cornelius converted to God. I Korneliusz nawrócił się do Boga. And he was filled with the Holy Spirit. I został napełniony Duchem Świętym. And he was baptized. I został ochrzczony. And he became a Christian. I został chrześcijaninem. Together with his whole family. Wraz z całą swoją rodziną. We need the word of God to be preached to others. Potrzebujemy słowa Bożego, aby było głoszone jedni drugim. We need to pray. Musimy się modlić. We need time to pray. Potrzebujemy czasu na modlitwę. We need to be in person to person relationship with God. Potrzebujemy trwać w osobowej relacji z Bogiem, osoba do osoby. Some of us don't know how to talk to God. Niektórzy z nas nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z Bogiem. We always read only the prayers of the church that are written. My tylko czytujemy modlitwy Kościoła zapisane. Even when the prayers are written, we don't activate them and let them become our prayers. Nawet jeśli modlitwy są zapisane, to tych modlitw nie realizujemy, nie stają się one modlitwą naszego serca. For instance, przykładowo, you might find you have someone has been backbiting you, someone has been talking against you. Ktoś na przykład z tobą walczył i mówił źle o tobie. God has told you how to act on this, on the rumors. Pan pokazał, w jaki sposób reagować na takie plotki. Are you with me? Rozumiecie mnie? Hello? Słyszycie? Are you with me? Czy mnie rozumiecie? The Lord, hello? Hello, powitajmy Pana. Kuru, 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 kuru. Amen. Amen. God has told us how to confront rumors. Pan powiedział nam, w jaki sposób mamy się skonfrontować z takimi pomówieniami. You are at home. Jesteś w domu. And a man comes or a woman comes. I przychodzi mężczyzna bądź kobieta. And he says, do you know what? I mówi, wiesz co? I met your wife at a supermarket. Spotkałem się z twoją żoną w supermarkecie. And your wife was talking, laughing loudly with a man. He was with a man and they were enjoying a conversation. Zobaczyłem, jak twoja żona jest jakimś mężczyzną i dobrze im się rozmawiało, śmiali się, gadali głośno. I have never seen your wife so happy. I think that man is taking your wife. Nigdy nie widziałem twoją żoną tak szczęśliwą. Myślę, że ten mężczyzna wykradnie ci żonę. How would you react on this? Jak byś na takie coś zareagował? Amen. Amen. God gives you how to fight this. Pan podaje ci, jak w takiej sytuacji walczyć, jak stoczyć walkę. Psalm 35. Psalm 35. Oppose, Lord, those who oppose me. Psalm 5. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną. War upon those who make war upon me. Uderz na moich napastników. Take up the shield and buckler. Pochwyć tarczą i puklerz. Rise up in my defense. I powstań mi na pomoc. So, the one against whom the lie is told. Więc tutaj tym, o którym jest mowa. You know that you are innocent. Tutaj wiesz, że jesteś niewinny. And if someone brings to me a rumor, jeśli ktoś przynosi mi jakieś plotki, I will tell that person. To ja wówczas powiem takiej osobie. Thank you very much for informing me. Dziękuję za tą informację. But you were, I was not there. Ale ja tam nie byłem. You and Jesus and that person were there. Ale to Jezus i ta osoba tam były. So let us pray together. Tak więc pomódlmy się razem. There where I was not. Odnośnie tego, co tam się zdarzyło, gdy mnie tam nie było. So you bring your person here. Przyprowadzasz tą osobę tutaj? Oh God. Panie. My friend here has told me about what happened at the supermarket. Mój przyjaciel powiedział o tym, co takiego wydarzyło się w supermarkecie. But I was not there. Ale mnie tam nie było. Only my wife and this man were there. Tylko moja żona i ten mężczyzna tam byli. And you were there. You heard every conversation.
Ale ty też tam byłeś i słyszałeś każde słowo. So take care of that conversation. Proszę, zaopiekuj się tą rozmową. And give me the courage. I daj mi odwagę, to talk very nicely to my wife when he comes back. Abym mówił w sposób bardzo łagodny z moją żoną, gdy wróci Thank do domu. You, Jesus. Dziękuję ci, Jezu. You will tell me the whole truth. Ty mi powiesz całą prawdę. Jeśli ona chciała coś uczynić złego, to proszę, zaopiekuj się nią. Weź. Thank you, Jesus. Zaopiekuj się nią. Dziękuję ci, Jezu. I ty, tylko ty, Panie, wiesz, czy ta kobieta mówi mi prawdę. Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. Kończymy naszą rozmowę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. And when the wife comes, i gdy żona powraca, you say, darling, can I give you a cup of coffee? Mówisz, darling, can I give you a cup of coffee? Tato, czy chcesz się napić kawy? How was the supermarket? Jak tam było w tym supermarkecie? That's enough. Wystarczy. The rest Jesus will take care. A resztą zajmie się już Jezus. If someone tells the truth about you, jeśli ktoś mówi prawdę o tobie, and you know you have done wrong, a wiesz, że uczyniłeś źle, be truthful. Bądź szczery. Repent. I żałuj za swój czyn. And when you repent, gdy będziesz żałować, the Lord will forgive you. To wówczas Pan wybaczy tobie i będziesz żyć w łasce Boga. Jeśli ktoś mówił kłamstwa na temat twojej osoby, to pozostaje poza tobą, tego nie możesz w żaden sposób już naprawić. Nie możesz zacząć się kłócić z tą osobą. Mów, rozmawiaj z Panem. I cannot manage this. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Oppose, Lord, those who oppose me. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną. Because the accuser is not that person. Ponieważ ta osoba nie jest oskarżycielem. The devil has used that person to accuse you. To diabeł posłużył się tą osobą, aby ciebie oskarżyć. So don't enter the ditch. Tak więc nie wchodź do tej jamy. Because you and I have to grow into sanctity. Ponieważ i ty, i ja mamy wzrastać ku świętości. I will demonstrate this. Pokażę wam to. You are on a journey. Jesteś w podróży to sanctity. Ku uświęceniu. And something wants to dissuade you to stop you from taking your journey, your growth into sanctity. I coś chce powstrzymać ciebie w tej podróży ku świętości. For instance, telling lies against you. Przykładowo kłamstwa, które są skierowane przeciw twojej osobie. Don't go there. Nie idź tam. For instance, someone meeting you on the road and said, "You stupid man." Ktoś cię spotyka, mówi: "Ty głupcze." Don't answer. Nie odpowiadaj na to. Keep the way. Idź swoją drogą. Trzymaj się swego kursu. Bring that person to the man who is going to manage, Jesus Christ. Przyprowadź tą osobę do tego, który sobie z nią poradzi, do Jezusa Chrystusa. And when you meet that person, i kiedy spotkasz się z tą osobą, your work is to minister to that person, to pray for that person, with that person. Twoje zadanie polega na tym, aby posługiwać tej osobie, aby się modlić z tą osobą. And that's why we need to make a discernment every evening. Dlatego każdego wieczoru powinniśmy rozeznawać. God, I am going to bed. Panie, idę spać. May I know how the day is going to look like tomorrow? Czy mogę wiedzieć, jak będzie wyglądać jutrzejszy dzień? And the Lord will tell you. I Pan powie tobie. Oh Lord, open my vision that I may see. Panie, otwórz wizję, abym mógł widzieć. May my eyes see what is going to happen tomorrow. Niech moje oczy ujrzą, co takiego się wydarzy jutro. May my ears hear what you are saying to me. Niech moje uszy posłyszą, co mówisz do mnie. Can you come into me, into my senses, so that I may sense and feel you? Czy możesz przyjść do moich zmysłów, a mógł ciebie odczuć? And then at night you might meet some dreams. I w nocy możesz mieć pewne sny. Some you might forget them. Niektóre z nich możesz później zapomnieć. For instance, I want to share with you what happened to us last night. Chcę się z wami podzielić tym, co miało miejsce ubiegłego wieczoru. I was with a team of people.
byłem wraz z zespołem. And wanted to make a discernment, the Lord to speak to us about this conference today. Wraz z ekipą rekolekcyjną chcieliśmy rozeznać, co Pan chce nam pokazać tego dnia. And the Lord told us, następnego dnia, czyli dzisiejszego, i Pan nam powiedział, w obrazach, które wielu z nas widziało, że zbliża się wilk, który chce nas gryźć, atakować. We saw some negatives. Widzieliśmy pewne negatywne rzeczy. Each one had some story about referring to that wolf. Słyszeliśmy pewne historie odnoszące się właśnie do tego wilka. And then we said, so there is something that needs prayer tomorrow. I od razu doszliśmy do przekonania, że jest coś, co potrzebuje modlitwy. Coś, co się wydarzy jutro. When we saw today, when I saw some of those things, i dziś, kiedy widziałem niektóre z tych rzeczy, I couldn't go there. Nie szedłem tam. The Lord told us there will be a wolf, and the wolf is going to deal with it. Pan powiedział, że będzie, nadejdzie wilk. I have to go ahead. Ja muszę iść do przodu. I don't follow the wolf. The Lord, nie będę szedł za Lord tym wilkiem. Will manage the wolf. To Pan zajmie się tym wilkiem. And then we began to see a lot of change today. Dziś zaczęliśmy postrzegać wielkie zmiany. Today so many miracles are going to happen and they are happening already to you. Dzisiejszego dnia będzie działo się tyle cudów pośród was i one faktycznie mają miejsce. The congregation is now filled. If we touch any one of you, you will all fall on the ground. You are filled with the anointing of the Holy Spirit. Całe zgromadzenie jest namaszczone Duchem Świętym. Gdybyśmy zaczęli modlić się teraz nad wami, byście zaczęli padać na ziemię jeden po drugim. And the Lord showed to us waves of water. I Pan ukazał nam także fale wody. The Holy Spirit. Duch Święty. So you are filled with the Holy Spirit. Do you know that? We know that. Tak więc jesteście napełnieni Duchem Świętym. Wiemy już o tym. The Lord told us about you. Pan nam powiedział o was. And the Lord showed us what was going to be the negative. I Pan nam pokazał także aspekty negatywne. And the negative is going to take care of it. I On się zajmie tymi aspektami negatywnymi. So when you are sleeping and you are praying and you get bad dreams. Więc kiedy modlisz się, zasypiasz i masz pewne takie złe sny. You don't wake up in the morning and say, I had bad dreams. Nie budzisz się, ale mówisz, oj, miałem taki straszny sen. Oh, ojej. Bad dreams. Znowu te złe sny. I dreamt my father was dying. Śniło mi się, że mój ojciec umiera. My father, you are dying. Ojcze, umierasz, tato. No. Nie. Come, oppose Lord those who oppose me. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną. The devil, diabeł, will be dealt by Jesus Christ. To Jezus Chrystus zajmie się diabłem. You cannot manage. Ty sobie nie dasz rady. So it's a moment of intercession. Tak więc potrzebne jest stawiennictwo. Jesus, I have dreamt about the death of my father. Jezus, śnił mi się mój ojciec, będzie doświadczać pewnych prób. Or I dreamt about someone dying. Lub śniło mi się, że ktoś umiera. Lord Jesus, Panie Jezu, save him from that death. Panie, wybaw go z tej śmierci. In Jesus' name, w imieniu Jezusa, I rebuke death. Gromi śmierć. I claim all my relatives. Żądam wszystkich moich krewnych. I claim the people I'm going to meet and those whom I know and I don't know. Chcę pozyskać wszystkich ludzi dla ciebie, których nawet tych, których nie znam. I claim all the sick from the hospital. Wszystkich chorych w szpitalach. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. I claim all those people from death. Wszystkich ludzi ty chcesz pozyskać w twoim imieniu od śmierci. Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. Then I move. I idę dalej. Jesus is going to take care of them. He knows what to do with them. To Jezus się nimi zajmie. On wie najlepiej. If I dream of accidents, jeśli śnię o wypadkach, it's time of intercession. I pray against accidents. To widocznie zbliża się czas modlitwy stawienniczej. Modlę się w tym kierunku. Jesus, take care of all accidents tomorrow. Panie Jezu, ty wykaż troskę, opiekuj się odnośnie wszystkich wypadków, które mogą mieć miejsce jutrzejszego dnia. Take care of the sick tonight. Zaopiekuj się dziś wieczorem wszystkimi chorymi. That's what we have to pray. The negative, Jesus will handle.
The positive, I am growing in sanctity. Wszystkie negatywne sprawy, to Jezus tym się zajmie. Pozytywne, w mój wzrost ku świętości. Because we have to be holy. Ponieważ my chcemy być święci. Hello. Słyszycie? Hello. Słyszycie? Now, my dear sister, my dear brother. Droga siostro, drogi bracie. I am not saying it is that very easy. Nie mówię, że to jest takie wszystko łatwe. When you hand everything to Jesus Christ, jeśli wszystko oddajesz Jezusowi Chrystusowi, there are temptations coming. To pojawią się też pokusy. When are you going to act? Co będziesz robić? Act now. Działaj teraz. You must act now. Musisz teraz działać. Don't go there. Nie wchodź w to. God told you not to go there. Bóg ci powiedział, byś to nie wchodził. Don't be tempted. Nie ulegaj pokusie. Refuse to be seduced to do the thing that God had told you not to do. Nie poddawaj się tym rzeczom, tym pokusom czynienia tego, czego Bóg ci nie każe. And in the end you will be surprised, you will see victory. I końcem końców doznasz wielkiego zadziwienia, ujrzysz zwycięstwo. Amen. Amen. So, the word of God again helping us. Ponownie słowo Boże, które nam pomaga. You know you have difficulties. Someone was asking me, Father. Wiemy, że są trudności. Ktoś mnie pyta, Ojcze. Do you still meet thieves? Thieves used to come and invade you. Do they still come? Ktoś mnie zapytał, Ojcze, czy jeszcze cały czas masz te problemy ze złodziejami, czy atakują? Psalm 91. Bierzemy do ręki Psalm 91. Security under God's protection. Bezpieczeństwo, ochrona. I don't know whether my brothers and sisters remember this morning. Nie pamiętam, czy bracia i siostry będą pamiętać z tego ranka. After praying yesterday and there would be a wolf around. Kiedy się modliliśmy wczoraj, rozoznawaliśmy i mieliśmy ten obraz wilka. That means we should there would be difficulties in the ministry today. To oznaczało, że dzisiejszego dnia spotkamy się z pewnymi trudnościami w posłudze. What did we see after coming out of the house? Co uczyniliśmy wychodząc z domu? Policemen. Policjanci. What do the policemen stand for? Co oznaczają policjanci? Authority. Władza. What does authority stand for? A co oznacza władza? God is in control. Oznacza to, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. So God told us, I'm going to protect you. Bóg będzie nas osłaniać. So no worry. I know God promised. No, of course, you can see the wrong. Oh, policemen, they are arresting someone. No, God told you he is going to protect you. Now he is showing, do you see, authority. Tak więc, kiedy widzimy policjantów, oj, zaraz kogoś zaresztują. Nie, to Bóg nad nami czuwa. Autorytet. You have to observe what God, you have to listen, you have to see, you have to sense. Musisz stosować się do tego, co mówi Pan, musisz słuchać, musisz wyczuwać. Anyway, you say this psalm before you go to bed or anywhere. You see why you have to go with your Bible? Widzicie, dlaczego musicie mieć przy sobie Biblię? Now here, security under God's protection. O Bożej opiece. Psalm 91. You who dwell in the shelter of the Most High. Kto przebywa pod odsłoną Najwyższego. And did you hear me today teaching a song? Dzisiaj uczyliśmy się tej pieśni. Eh? Let us go. Come and go with me to my father. I'm responding, you see? Pamiętacie tą pieśń z ranka? Amen. Amen. So spiritual people are very dangerous. To więc ludzie duchowi stanowią duże zagrożenie. You don't know what they are going through. You don't know how they... I don't mean dangerous in the sense of being against you. But you might come, you don't know... They have already known what is happening prophetically to them. Ale oni zawsze wiedzą na sposób prorocki, co się wydarzy. So you come and you say, no, you, I want you. And you see, I don't respond. You might think I'm a thief, I'm a fool. I am not a fool. I am not going to budge. I'm not going to answer you. I must grow into sanctity. Jesus is going to take care of this. Więc jeśli ktoś mnie atakuje takimi agresywnymi słowami, ja nie reaguję. Wydaje się, że jakoś no, reaguję nie tak. Nie. Ja po prostu mam wzrastać ku świętości. So this is the prayer. You who dwell in the shelter of the Most High. So I'm in the shelter of the Most High. Tak więc taka jest modlitwa. To przebywa pod osłoną Najwyższego. Who hide in the shadow of the Almighty. I w cieniu Wszechmocnego spoczywa. Say to the Lord.
Mówi do Pana. My refuge, my fortress. Ucieczko moja i twierdzą. God will rescue you from the fowler's snare. Mój Boże, któremu ufam. From the destroying plague. Bo Pan cię sam wyzwoli z sidła myśliwego. Will shelter you from pinions. I od zgubnego słowa. Will spread wings that you may take refuge. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod jego skrzydła. God's faithfulness is a protecting shield. Jego wierność to puklesz i tarcza. You shall not fear the terror of the night. W nocy nie ulękniesz się strachu. Nor the arrow that flies by day. Ani za dnia strzały, co leci. Kuru, 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 kuru. Amen. Amen. I want you to continue. You will read that psalm. Chcę dalej czytać ten psalm. And what God says, believe it. I to, co Bóg mówi, przyjmij to z wiarą. What God has said to you even now. To, co Bóg powiedział nawet tobie w tej chwili. All of you have been having fear. Wszyscy doświadczamy lęków. All of you have been terrorized. To jakichś takich zamieszek. God said he is going to be your shield. Bóg mówi, że będzie dla was he waszym schronieniem. To protect you. Będzie cię osłaniał. You might not see it. Możesz tego nie dostrzegać. But that is going to happen. Ale to się wydarzy. Amen. Amen. Not that it's going to happen. It has already happened. God has taken protection for you now. I tak naprawdę to już się wydarzyło. Bóg ciebie osłania. Do you believe it? Czy wierzysz w to? Amen. Amen. Let's clap for the Lord. Zaklaszmy dla Pana. The last one. Ostatnia rzecz. I'm going to talk about Acts of the Apostles, chapter 14, 7 and 10, and then we finish. We prepare odniosę for się mass. Jeszcze do Dziejów Apostolskich, rozdział 14, 7, 10. What happened? The word of God again. We are still with the word of God. Cały czas trwamy przy Słowie Bożym. Acts of the Apostles, Dzieje Apostolskie, chapter 7, verse 10. A 14. Rozdział 14. Verse 10, verse 7 to 10. Wersety od 7 do 10. Read, please. I tam głosili Ewangelię. Maybe we can start with verse. Okay, read. Yeah, okay. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach. They were at Listra and they continued to proclaim the good news. Tam właśnie uczniowie dalej, apostołowie głosili dobrą nowinę. At Listra there was a crippled man. I w Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach. Lame from birth. Kaleka od urodzenia. Who had never walked. Który nigdy nie chodził. And as I read the word of God, those of you have problems with the legs, listen to what the Lord is saying now. I teraz gdy czytamy to słowo, ci, którzy doświadczają problemów z nogami, słuchajcie, co takiego Pan mówi w tej chwili. Those who have got cancer, listen to what the Lord is saying now. Ci, którzy cierpią na raka, słuchajcie, co takiego Pan w tej chwili mówi. Those who have got diabetes, listen to what God is saying now. Ci, którzy cierpią na cukrzycę, słuchajcie, co takiego teraz Pan ma do powiedzenia. Those who have got cancer, listen to what the Lord is saying now. Ci, którzy cierpią na raka, słuchajcie, co takiego Pan mówi. This man was sick for a long time. Ten mężczyzna był chory od długiego czasu. He had never walked. Nigdy nie chodził. He listened to Paul speaking. Słuchał on przemówienia Pawła. Who looked intently at him. So he was listening with faith, with the open heart. Ten spojrzał na niego uważnie, a więc słuchał w wierze, z otwartym sercem. He saw that he had the faith to be healed. I widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. So Paul saw this man was listening intently and had perceived that this man had received faith to be healed. Więc Paweł zobaczył, że ten mężczyzna słuchał uważnie i rozeznał, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. And called out in a loud voice. I zawołał głośno. Stand up. Stań prosto na nogach. Straight on your feet. Prosto na swych nogach. And the man acted on the faith. A ten mężczyzna zadziałał zgodnie z wiarą. He jumped. On zerwał się. And began to walk about. I zaczął chodzić. Kuru, kuru. So, Paul preached the gospel.
Tak więc Paweł głosił Ewangelię. As he preached the gospel, God gave him the word of knowledge. I gdy tak głosił Ewangelię, to wówczas Pan dał mu słowo poznania. To perceive that there was something going on. Aby mógł dostrzec, że coś się działo. Actually, it was not a word of knowledge, it was a charismatic faith. W rzeczy samej to nie było słowo poznania, lecz wiara charyzmatyczna. As you stay here, as you are sitting now, the community that is guiding this conference has already known what is going on. Everyone of you here is receiving, is perceiving the glory of God. Something is happening to you now. Teraz tutaj wspólnota, która prowadzi te rekolekcje, widzi, że coś się tutaj pośród was dzieje. Otrzymacie łaskę, otrzymujecie łaskę Bożą. You see, for you, you keep quiet. When we tell you something is happening to you now, you don't take a step and say, oh, I accept it. Zobaczycie, trwacie w ciszy, kiedy mówię, że coś się dzieje. Nie klaszczecie dłoni, o, ja to przyjmuję. What did the man do? Co uczynił ten człowiek? He took a step and he jumped. On zrobił krok i zaczął skakać. So we are telling you, the Lord is with you. Something is happening to you right now. And you are saying, okay, okay, okay. My wam mówimy, że Pan i Bóg jest z wami. Coś się z wami teraz dzieje, a wy tak siedzicie. So my dear sister, my dear brother, it is not that the Catholic Church has not been giving you all that you need. The Lord says, the Lord is with you. And you say, I'm with you. Are you aware that the Lord is with you now? Have you said it with your heart? Yes, thank you, and with you, Father. Are you saying it with faith? The Lord be with you, and with you. Are you believing it? Czy wierzysz w to swoim sercem, że Pan jest z tobą? Jak to przyjmujesz? The priest comes and says, the priest says, kapłan mówi, now that you have confessed your sins, teraz, gdy już wyznałeś swoje grzechy, may Almighty God have mercy on you. Niech Bóg Wszechmogący okaże swoje miłosierdzie na tobą, wybaczy twoje grzechy and bring you to eternal life. I doprowadzi cię do życia wiecznego. And you say, amen. A ty odpowiadasz, do you amen. Believe you are in eternal life right now? Czy wierzysz, że masz teraz życie wieczne? Then why do you sing? Alleluia. Dlaczego w taki sposób śpiewasz zatem? Have you come here to bury Jesus or to celebrate the risen Lord? Czy przyszedłeś po to, by pogrzebać Jezusa, czy aby świętować zmartwychwstałego Pana? Boring. I'm not saying. Nie mówię przez to. I'm not saying that you cannot sing quietly. Nie mówię przez to, że nie można śpiewać cicho. But are you singing that song and listening to what you are singing? Ale czy śpiewasz tą pieśń i słuchasz tego, o czym śpiewasz? Because the Alleluia means, ponieważ Alleluia, co znaczy Alleluia? I am praising my God. Oznacza to, oddaję chwałę memu Bogu. And when I praise my God, i gdy ja wielbię mego Boga, God comes and inhabits in me. To wówczas Bóg przychodzi i zamieszkuje we mnie. And when you are saying Alleluia, you sing the Alleluia before Jesus comes in the preached word. I gdy śpiewasz Alleluja, Alleluja, zanim Jezus przyjdzie w zgłoszonym słowie. So you have come from the Old Testament readings or any other reading, now you are going to meet Jesus Christ himself in the word that is going to be preached. It is Jesus, the good news coming to you. So you say Hallelujah. Tak więc teraz przechodzisz ze słów z czytań starotestamentalnych do samego Jezusa, który będzie do ciebie przemawiał i mówisz Alleluja. To jest dobra nowina. And now the offertory. I teraz modlitwa ofiarna. Collecting some little money. I dalej zbieranie pieniędzy. The Bible says, Biblia mówi, and the priest who stands in the name of Jesus Christ, że kapłan, który staje w imieniu Jezusa Chrystusa, he collects some material things from you, on zbiera pewne rzeczy materialne, but the real sacrifice is Jesus Christ. Ale oferuje tą ofiarę Jezusowi Chrystusowi, składa. So the offertories you are having, wszystkie ofiary, które macie, składacie. Why are you doing the offertories? Gdzie one idą?
Because the Bible says, ponieważ Biblia mówi, in every prayer you must offer an offertory. W modlitwie musisz składać ofiarę. If you don't do it, you are telling God to lie, you are a thief. To wówczas kłamiesz Bogu, jesteś złodziejem. Now the, especially the Catholic nations. Szczególnie katolickie narody. Catholic nations don't pay tithes, decima. The Catholics don't pay decima. Aha, katolickie narody nie płacą dziesięciny. And so we are poor. Tak więc jesteśmy ubodzy. France. Francja. Italy. Włochy. Portugal. Portugalia. Spain. Hiszpania. Poor. Bieda. They are stealing from God, no tithing. Wykradają z dziesięciny Bożej. Kuru, kuru. How many of you have paid tithes this year? Ilu z was zapłaciło dziesięcinę w tym roku? Oh, you know, we put some 2 euros, you know, and you know. No, mówimy, wrzucamy this kilka euro. To, God, eh? To dajemy Bogu. Oh, open your hearts to the Lord. Otwórz swoje serce Bogu. I am bringing my offertory to you, oh God. Czy nam składam Tobie moją ofiarę, oh, Panie? Oh, you have done good for me. Oh God, thank you, oh God. O Boże, dziękuję Tobie. Is this tithing? Czy to jest dziesięcina? And when you are going to buy vodka, how do you do it? A jeśli chcesz coś kupić, co robisz? I want some bottles of vodka. Chcę jakąś trochę wódki. And to God. A dla Boga? My dear sister, dear droga brother, siostro, drogi bracie. Do you know what happened to Cain and Abel? Czy wiecie, co się stało z Kainem i Ablem? Cain was given the work of giving fruits. Kain growing vegetables, growing all the fruits. Kain na zadanie polegał na tym, aby uprawiać wszystkie warzywa, owoce. I powiedział sobie: No, nie. No, nie wiem. God, you don't need all this. Bóg tego nie potrzebuje. Everything belongs to you. Wszystko należy do ciebie. Okay. This is the offertory. Oto ofiara. Okay. Dobrze. That is for you. To dla ciebie. And Abel. A Abel. He went and saw. He was looking after all the animals. On opiekował się wszystkimi zwierzętami. And he said, my God, i powiedział, mój Boże, deserves the best. Mój Bóg zasługuje na najlepszą część. And he brought a huge thing. I przyprowadził tłustego cielca. And God saw the heart of Abel. I Bóg wejrzał w serce i ujrzał serce Abla. Abel saying, I thank you for what you have done to me, that I exist. Abel podziękował Bogu za to, co czyni. Dla niego. And Abel was blessed. I on doznał błogosławieństwa. And Cain lost. A Cain przegrał. And when he saw Abel blessed, what did he do? I gdy zobaczył Abla, jak otrzymuje błogosławieństwa, co on uczynił? Jealousy. Zazdrość. And he killed. Zabił go. So what is happening? Co takiego się dzieje? Why are people on the street fighting? Dlaczego ludzie na ulicach walczą? Why do they root? Dlaczego są te wszystkie kłótnie, właśnie? Wszystko się bierze z zazdrości. Why can't they receive blessings? Czemu nie widzimy błogosławieństwa? Not that God does not want to give blessings. The blessings are there. To nie dlatego, że Bóg nie chce nas obdarowywać błogosławieństwami. One są. And the Lord says, Pan mówi, you try me, wypróbuj mnie and you will see, i zobaczysz, whether I'm not going to fill your basket with blessings. Czy nie napełnię Twego... Czy nie napełnię Cię błogosławieństwem? My dear sister, my dear brother, droga siostro, drogi bracie. Zobaczmy, co mówi nam Słowo Boże. Nie chodzi o to, aby wszystko tutaj brać dosłownie. But there are some words that are very clear. Ale pewne słowa są bardzo jasne. Like here. Jak tutaj. It's clear. Jest to jasne. Well, the psalm. Czy psalm? Or what happened? The stand up. To się takiego stało. Paul told the man, stand up. Paweł powiedział, stań. Straight up your feet. Stań prosto na nogach. Walk. Idź. And the man walked.
A on zerwał się i zaczął chodzić. When I saw this word, więc kiedy ujrzałem to słowo, and I saw the Acts of the Apostles, Dzieje apostolskie, I found a man in Tanzania. Spotkałem pewnego człowieka w Tanzanii. The man had been brought by the Catholics on the gates of the church. Mężczyzna został przyprowadzony do bram kościoła przez innych katolików. What does that bring you to? That John and Peter, they were passing after being filled with the Holy Spirit, and they found a man at the gate. I Jan i Piotr przechodzili obok napełnieni Duchem Świętym i zobaczyli tego mężczyznę u bram. And the man was a cripple. Ten mężczyzna był kaleką. So I find this man at the gate. Więc znajduje tego człowieka u bram. And the man is asking for material things. I ten mężczyzna prosi o rzeczy materialne, o dobra materialne. And the Bible tells us that Paul, Peter said, now things have changed. I am tired of giving you only money. I want to give you the one who gives you money. Ale Biblia nam mówi, że Święty Piotr to spostrzegł, powiedział, wystarczy tego dawania pieniędzy. Teraz chcę ci dać tego, który jest najważniejszy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Stand up and walk. Wstań i chodź. So when I found this man in Tanzania, I remembered the scriptures. Więc kiedy spotkałem tego mężczyznę w Tanzanii, przypomniały mi się te słowa. And I began a conversation with my Lord. I zacząłem rozmawiać z moim Panem. Do you want me to do this? Czy chcesz, abym to uczynił? Then I went. I podszedłem. The man said money. Mężczyzna powiedział pieniądze. I said, no. Jesus is going to do you something special. Jezus chce uczynić dla ciebie coś szczególnego. And we entered the church. Poszedłem do kościoła. And I read the scripture. Przeczytałem pismo. The scripture was in second letter of Corinthians chapter 6. Był to drugi list do Koryntian, rozdział 6. And I want you to hear it now. Chcę, żebyście teraz posłuchali tego słowa. Because the Lord is going to do something to you as we read this scripture. Ponieważ Pan uczyni coś wam, gdy będziemy czytać te słowa. Kuru, kuru. But do you see that we are enjoying the scripture, God talking to us? Widzimy, jak bardzo nam się podoba to czytanie pisma, jak Bóg do nas mówi. So, and we need childlike approach to the Bible. I musimy mieć takie dziecięce nastawienie wobec Biblii. Approaching your Father in heaven. Aby stawać przed naszym Ojcem w niebie. I'm not saying that I've reached there, but I'm beginning to enjoy the Bible. Nie mówię, że doszedłem do końca, ale zaczynam bardzo lubić Biblię. I have always enjoyed it. Zawsze bardzo ją lubię czytać. But it's amazing. Jest to naprawdę cudowne. Experience. Doświadczenie. So let's read chapter 6. Rozdział 6. Corinthians chapter 2. I mean chapter 6. Rozdział 6 drugiego listu do Koryntian. Working together. Współdziałając zaś z nim. Then who are working together? Z kim współdziałamy? This priest you see here. Ten kapłan, którego tu widzicie. The people that have been involved in preparing for this conference. Ludzie, którzy zaangażowali się w przygotowanie tych rekolekcji. Working together then. Współdziałając więc razem. We appeal to you. Napominamy was. Not to perceive the grace of God in vain. Abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. For he says. Mówi bowiem pismo. In an acceptable time. W czasie pomyślnym I heard your prayer. Wysłuchałem cię. There was a time when God listened to you, dear sister, dear brother, who's seated here. Czas nadszedł dla ciebie, droga bracie, drogi bracie, droga siostro. And on the day of salvation, w dniu zbawienia, I helped you. Przyszedłem ci z pomocą. Do you remember, dear sister? You don't remember, but when you were a baby, może tego nie będziesz pamiętać, gdy byłeś dzieckiem. You were helped. Pomagano ci. For your baptism. Przy twoim chrzcie. Your godparents. Twoi chrzestni. Your father. Twój ojciec. Your mother. Twoja mama. The priest. Kapłan. God helped you using these people. Bóg tobie współdziałał, pomagał tobie, wykorzystując tych, posługując się tymi ludźmi. And listen now, dear sister. I teraz posłuchajcie, drogie siostry. Dear brother. Drodzy bracia, behold now. Oto teraz. Oto teraz. Oto teraz. Oto teraz. Behold.
Oto teraz. Meaning, open your eyes now. Otwórzcie teraz swoje oczy. Now is a very acceptable time. Oto teraz czas upragniony. Kuru, kuru. This is the time of God. Widzicie? Now is the time. Oto teraz czas. Jesus is in my heart. Jezus jest w sercu mym. Heaven is in my heart. Niebo jest w sercu mym. Jesus is in my heart. Jezus jest w sercu mym. To enjoy. Młodzi ludzie. Jesus is in my heart. Amen. Jesus is in my heart. Głęboko w moim sercu. Thank you very much. Bardzo dziękuję. So let us finish. Zakończmy. And I want to finish on this note. Chcę zakończyć tą uwagą. Please take this seriously. Proszę przyjąć to bardzo poważnie. Because the Lord is saying. Ponieważ Pan mówi. Behold, open your eyes, open your heart now. Otwórzcie teraz swoje oczy, swoje serca. Is a very acceptable time for you and me. To czas upragniony dla mnie i dla ciebie. Behold now. Oto teraz. Is the day of salvation. Dzień zbawienia. Deliverance. Uwolnienie. Healing. Uzdrowienie. Restoration. Odnowienie. The day is now. Ten dzień jest teraz. Amen. Amen. So when I read that message, więc kiedy przeczytałem te słowa, I told the people, to ja powiedziałem ludziom, raise up your hands, wznieście swe dłonie, let us receive the salvation. Przyjmijmy zbawienie. And when we did it, i kiedy tak uczyniliśmy, I saw a priest, to zobaczyłem kapłana, who had been on a wheelchair, a Salesian priest, który był na wózku inwalidzkim, was on a wheelchair for 8 years. I tak właśnie był na tym wózku od 8 lat. And had been brought by people to church. Został przyprowadzony przez ludzi do kościoła. The friends. Przez przyjaciół. He was not believing that he can be healed. Nie wierzył w to, że może być uzdrowiony. I saw him wake up and run. Zobaczyłem, jak wstał i pobiegł. He ran around. Pobiegł wokół. And then, i dalej. There was a woman who had been stolen from the hospital. The people had brought him from the hospital. Pewna kobieta, którą przyprowadzono ze szpitala. Full of wounds. Pełna ran. Suffering from cancer. Cierpiała na raka. And in my heart as a man, I was wondering why they brought this man from the hospital, this woman. I tak w moim sercu po ludzku zastanawiałem się, czemu przyprowadzili tą kobietę ze szpitala. But to my surprise, ale ku mojemu zaskoczeniu, gdy spojrzałem na bok, tej kobiety już tam nie było, ona też biegała po oku. Jesus healed her from cancer.
to Jezus zdrowił ją z raka. Then we began to see the I zaczęliśmy śpiewać the whole church. Cały Kościół. Things began to happen. I wówczas się zaczęło dziać. After mass, po mszy świętej, the man had left at the gate of the church. Ten mężczyzna, który siedział tam pod kościołem, followed me into the sacristy. Poszedł za mną do zakrystii. He was a Muslim. On był muzułmaninem. And he said, Father, powiedział, Ojcze, you have talked so well about this man, Jesus. Tak bardzo dobrze nauczałeś o tym mężczyźnie Jezusie. Ask him to heal me. Poproś go, aby mnie uzdrowił. And I asked him, do you believe in Jesus Christ? Ja zapytałem się, czy wierzysz w Jezusa. He said, neither do I believe in God, but now I want to be healed. Nie wierzyłem w Boga, ale teraz pragnę być zdrowy. I said, believe in Jesus Christ. Ja powiedziałem, uwierz w Jezusa Chrystusa. He believed in Jesus Christ. On uwierzył w Jezusa Chrystusa. And I said, in the name of Jesus. A ja rzekłem w imieniu Jezusa. He had an arm like this. An arm was like this. To jego ramię w ten sposób wyglądało, ręka. I said, you arm. Ręko. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Be straight. Stań się prosta. And I saw the arm do like this and it was straight. I widziałem, jak ta ręka się zaczęła drzeć i się wyprostowała. And then I said, is it okay? Powiedziałem, zapytałem się, czy w porządku. No. He said, no, Father, I am paralyzed the whole body. Nie, Ojcze, mam paraliż w całym ciele. I said, oh. Powiedziałem, o. Then walk. Więc idź. And he walked. I on poszedł. And I finish with this. I zakończę na tym. And dear sister, dear brother. Droga siostro, drogi bracie. Another surprise took place. I miało jeszcze kolejna zadziwiająca rzecz miejsce. As this man was walking outside, gdy ten mężczyzna wychodził na zewnątrz, he met people, spotkał ludzi, carrying a blind woman, którzy nieśli kobietę niewidomą. Bringing the blind woman to me, przynieśli tę kobietę do mnie. That I may pray for the healing of that woman. Przynosili ją do mnie, abym się mógł modlić o jej uzdrowienie. The power of God, moc Boża, that had healed that man, która uzdrowiła tego mężczyznę, went with that man, poszła z tym mężczyzną. And the blind woman began to see. I niewidoma kobieta zaczęła widzieć. So there was a cry of joy. Tak więc rozległy się okrzyki radości. Praise the Lord, Jesus is here and wants to heal you and me. Chwała Panu, Jezus jest tutaj, chcę uzdrawiać Ciebie i mnie. Thank you for your faith. Dziękuję za Waszą wiarę. And we say our prayer. I odmówimy teraz modlitwę. Jesus, Jezu, I believe in your word today. Wierzę dziś Twojemu Słowu. I ask you to forgive my sins. Proszę, abyś wybaczył moje grzechy. I'm sorry for the many times that I did not respond to your word. Przepraszam, że tyle razy nie odpowiadałam na Twoje słowo. I'm sorry that I did not accept the faith you have given to me. Przepraszam, że nie przyjmowałem wiary, którą mi obdarzałeś. Now I believe. Teraz wierzę. That you are going to do something very new into my life. Że uczynisz coś zupełnie nowego w moim życiu. So speak to Jesus Christ. What do you want him to do for you today? Więc mów do Jezusa. Now, co chcesz teraz? Co chcesz, aby teraz ci uczynił, tej godziny, teraz? You need to talk. You don't. The Bible does not tell us that these people were keeping quiet and praying in their heart. Biblia nie mówi nam, że te osoby trwały w ciszy, modliły się tylko w sercu. Musisz mówić. Talk. Mów. Talk, talk. I'm not hearing you talk. Mów. Nie słyszę, żebyście mówili. More, talk. Więcej, mówcie. Holy Spirit, make us talk. Duchu Święty, spraw, abyśmy mówili. What do you want from the Lord? Czego chcesz od Pana? Go on. Don't mind about the person next to you. You talk to your God. Nie przejmuj się osobą, która stoi obok ciebie. Ty mów do Boga. More. Więcej. More. Więcej. And dear sister, dear brother, droga siostro, drogi bracie, as Jesus said to the woman who had been suffering for a long time, tak jak Jezus rzekł kobiecie, która cierpiała od długiego czasu, and as Paul spoke in the name of Jesus Christ, i jak Paweł przemówił w imieniu Jezusa Chrystusa, after the preaching of the word, po nauczaniu słowa, your faith, twoja wiara, has healed you, uzdrowiła ciebie. Walk in the healing power of the Lord. Idź w uzdrawiającej mocy Jezusa. In Jesus name we have prayed. Modliliśmy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Okay, thank you very much. Bardzo dziękuję. Father, Son, Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen.